dobry, witam serdecznie. Witajcie kochani, nazywam się Małgorzata Szyguła. Prowadzę piekarnię, cukiernię w cudownej miejscowości w Świniowicach. Jest otoczona lasami, żyje się tu jak u Pana Boga za piecem, ale nie samym chlebem żyje człowiek, więc robię przeróżne rzeczy, które mi tylko do głowy przychodzą i serce przynosi. Między innymi robię jakieś tam maści ze żywokostu, ale lubię też robić mydełka. Moim ulubionym jest mydełko z jałowca, które świetnie dezynfekuje, jak to jałowiec. Jest na bazie oleju kokosowego, dodaję tam kwas hialuronowy i świetnie działa. Dziewczyny, kupujecie, chłopaki zresztą też, kupujecie jakieś środki dezynfekujące gdzieś tam po toalecie, siadacie. Po co? Mydełko z jałowca albo jest jałowiec. Służy świetnie, dezynfekuje, można zapachy dawać, jakie tam kto lubi. Olejek cedrowy, olejek z drzewa herbacianego jest świetny. Olejki eteryczne przede wszystkim. To jest moje ulubione mydełko, ale mam mydełka marchewkowe, mydełka z dyni. Przeróżne. Mydełka można robić ze wszystkiego, z pokrzywy, co Wam przyjdzie do głowy. Także fajna zabawa. Zapraszam serdecznie i dziewczyny, do roboty. Miłej zabawy. Pozdrawiam serdecznie.